Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Do wykresu funkcji f od x równej 9 do potęgi x nie należy punkt. Jak sprawdzić, który punkt nie należy? W takich zadaniach najłatwiej po prostu podstawiać odpowiedzi. Oczywiście istnieje nieskończenie wiele punktów, które nie należą do tej funkcji, ale my musimy znaleźć któryś konkretny z nich, który nie należy. No to sprawdzamy. Najpierw pod punkt A. Czyli mamy naszą funkcję y równa się 9 do potęgi x. F od x, y można wymiennie stosować. Czyli patrzmy, tutaj jest nasz x to 0, y to jest 1. Sprawdźmy, czy pasuje. Czyli 1 to ma się równać 9 do potęgi zerowej. Jakakolwiek liczba do potęgi zerowej to jest zawsze 1, czyli 1 równa się 1, czyli równanie jest spełnione, czyli punkt z podpunktu A należy do naszej funkcji, a ma nie należeć, czyli odpowiedź A odpada. B. Czyli mamy y równa się 9 do x i teraz podstawiamy, czyli 3 to się równa 9 do 1 drugiej. Czyli 3 to się równa pierwiastek z 9. Oczywiście się zgadza, bo 3 to się równa 3. Czyli tutaj lewa też równa się prawej. Pamiętajmy, do potęgi 1 drugiej cokolwiek to jest pierwiastek z tej liczby. Jedziemy dalej. Czyli y równa się 9 do potęgi x, czyli 3 to się równa, zobaczmy, i tutaj mamy 9 do potęgi minus 1 drugiej. No już widać, że tutaj 9 do 1 drugiej pasowało, no to 9 do minus 1 drugiej nie może pasować. Dlaczego nie może? No bo 9 do minus 1 drugiej to jest nic innego jak 1 przez 9 do potęgi 1 drugiej, czyli to jest 1 przez 9 do potęgi 1 drugiej, czyli to jest pierwiastek z 9, czyli to jest 1 przez 3, czyli 1 trzecia. Liczba 3 nie jest równa liczbie 1 trzeciej, i to przekreślamy, czyli to jest odpowiedź prawidłowa, bo było pytanie, gdzie nie należy w odpowiedzi C.